Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 7 września 2024 rok. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy fragmenty Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, wybrane wersety. Ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, o co ci mam dać? Salomon odrzekł: daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Ewangelia według świętego Mateusza, 4 rozdział, wybrane wersety. Wziął Jezusa diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Drodzy, w pierwszym fragmencie z Księgi Królewskiej widzimy Salomona, który u progu swoich rządów modli się do Boga. Nie prosi o bogactwo, nie prosi o władzę, nie prosi o długie życie ani o śmierć dla swoich wrogów, ale prosi Boga o coś niesamowicie ważnego. O serce rozumne, o mądrość, aby mógł sprawiedliwie sądzić lud i aby był dobrym władcą. Ten wybór Salomona pokazuje głęboką pokorę, której źródłem nie jest człowiek, ale sam Bóg. Król mający nieograniczoną władzę, rozum, a także możliwości, jednocześnie zauważa, że bez Bożej pomocy nie jest w stanie wypełnić swojej misji. Ta modlitwa uczy nas, że prawdziwa mądrość nie polega na gromadzeniu władzy, bogactwa, ale na szukaniu Bożej woli. Także w naszym życiu często stajemy przed wyborem, czy kierować się jakimiś swoimi interesami, kierować się karierą, zdobywaniem poszczególnych stopni, czy też powinniśmy bardziej prosić Wszechmogącego o mądrość. Bo istnieje głębokie rozróżnienie między mądrością a zdobytą w teorii wiedzą. Istnieje takie porzekadło czy sformułowanie, że niektórzy mają wykształcenie wyższe, ale brakuje im podstawowego. Szczególnie tyczy się to osób, które swoją kulturą czy brakiem podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego często zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, głupi wręcz. Mimo że mają ten czy inny dyplom, te czy inne studia skończone, to jednak często brakuje tej kultury i też po prostu pokory. W naszym życiu często spotykamy się z głupotą, ludzką głupotą, która była rozpowszechniona też w czasach Starego Testamentu. Królowie Izraela niejednokrotnie kierowali się własnym interesem, zamiast dbając o lud. Salomon, młody władca, odziedziczył po swoim ojcu, królu Dawidzie, niesamowite królestwo. A jednocześnie nie popadł w pychę. W swojej uczciwości przed Bogiem kieruje modlitwę, w której prosi o mądrość. Bóg powiedział do niego: proś, co ci mam dać? To marzenie, każde twoje marzenie spełnię. O co ty byś poprosił? O co ty byś poprosiła, gdyby Bóg ci powiedział takie słowo? Proś, co ci mam dać? Dam ci cokolwiek tylko zechcesz. Bardzo trudna pokusa. Oto fragment Ewangelii Mateusza pokazuje nam kuszenie Jezusa przez szatana, diabła, który oferuje Jezusowi wszystkie królestwa świata w zamian za jeden jedyny pokłon. Jezus, gdyby
nie pamiętał, kim jest, gdyby zapomniał o swojej tożsamości, być może uległby. Ale nie tym razem. Jezus jest głęboko świadom swojej pozycji, jest głęboko świadom tego, kim jest, do kogo należy królestwo tego świata. Jezus jest świadom tego, że szatan nie ma żadnej władzy. Nie może jej przekazać też nikomu. Dlatego w tym pokuszeniu jest głębokie kłamstwo przeciwnika człowieka i przeciwnika Boga. Oto szatan uważa, że coś do niego należy, że czymś może dysponować. W ten sposób chce zwieść także i nas. Kiedy człowiek łatwo daje się zwieść przez złudne obietnice świata, to wtedy właśnie zło triumfuje. Szatan próbuje przekonać nas, że szczęście znajdziemy w tym, co materialne, w tym, co jest synonimem władzy. Jednak Jezus przez swoją odpowiedź pokazuje, że prawdziwe spełnienie znajduje się w oddaniu chwały Bogu. Ta relacja z Bogiem jest ważniejsza od królestwa tego świata, czy od bogactw tego świata. Jezus poprzez swoją odpowiedź pokazuje, że prawdziwe spełnienie znajdujemy w relacji z Bogiem, a nie w tym, co świat nam oferuje. Z tego fragmentu płynie bardzo ważna lekcja dla nas. Kiedy stajemy przed pokusami, musimy zawsze pamiętać, kim jesteśmy. Że nasza tożsamość jest w Bogu. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że nie należymy do tego świata. A pokłon oddajemy tylko i wyłącznie Wszechmogącemu Bogu. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, przychodzimy do Ciebie dzisiaj z pokorą. Jednocześnie z tożsamością Twoich dzieci. Jesteśmy świadomi naszych grzechów, a jednocześnie pamiętamy o tym, że Ty nas usprawiedliwiłeś swoją krwią świętą, drogą i niewinną męką. Dlatego z ufnością składamy ręce i wzywamy Twoje imię w podobnej modlitwie co Salomon, prosząc Cię o mądrość, o rozpoznanie dobra i zła w naszym życiu. Prawdziwie mądrym nie jest ten, który zdobywa poszczególne stopnie wiedzy, wtajemniczenia czy dyplomy, ale ten, który Tobie ufa. Bo tak jak psalmista powiedział, prawdziwa mądrość zaczyna się od bojaźni Pana. Wysłuchaj nas, kiedy wołamy w Duchu Świętym o tę bojaźń Pańską i o szacunek dla Ciebie, o Wszechmogący, Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.